Głodówki 24-godzinne lub dłuższe do 72 godzin, umówmy się, to jest już coś bardzo naturalnego, fizjologicznego i nam bardzo potrzebne. Znam osobę, która schudła 50 kg przez półtora roku. Robimy głodówkę najczęściej pierwszą spontanicznie, a potem już jakoś leci. Głód jest nam atawistycznie potrzebny. Uczucie głodu nie jest niczym złym. Kawa z mlekiem już nie. Kawa z tłuszczem już też nie, nie wchodzi w grę, bo przerywa post. Głodówka może wyleczyć z wielu chorób, i o tym, jak to robić dobrze, będzie tym razem na kanale Kulisy Sukcesu. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Anną Pacholak, dietetyk Inaczej. Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu. W Dolinie Krzemowej bardzo popularne dla wydajności mózgu jest robienie sobie głodówek. Czego ty jesteś zwolenniczką? Tak. Głodówki w Dolinie Krzemowej to nie jest tak naprawdę głodówka, którą my preferujemy, natomiast oni zaczynają jako głodówki. Musimy pamiętać, że to są Stany Zjednoczone. U nich pojęcie ilości posiłków, jakości posiłków jest zupełnie inne niż u nas, i tam bardzo dużym wyzwaniem jest stosowanie tak zwanego okna żywieniowego, 16 na 8. To już jest challenge. My to robimy tak. Natomiast głodówki 24-godzinne lub dłuższe do 72 godzin, umówmy się, to jest już coś bardzo naturalnego, fizjologicznego i nam bardzo potrzebne. Do 72 godzin to tak. jest zdrowe? Bardzo, bardzo. Mhm. Są osoby, które stosują dużo dłuższe głodówki, ale tego nie robiłabym już bez um, opieki specjalisty. To jak się za to zabrać? Na czym polega taka głodówka? Bierzesz, robisz. Mhm. To jest, jesteśmy tak przyzwyczajeni, że powinniśmy jeść pięć posiłków dziennie. Wmawia nam się to przez cały czas, że nie wolno dopuścić do uczucia głodu. A my atawistycznie nie jesteśmy do tego przystosowani. My jesteśmy przygotowani do tego, że czasami gonimy za tym zwierzę, a nie zawsze go złapiemy. Okay. I wtedy są momenty głodu, wtedy są momenty yy, niejedzenia, wtedy są momenty, yy, kiedy organizm się oczyszcza. Po 18 godzinach zdrowego niejedzenia włącza się tak zwany proces autofagi. Człowiek w 2000 naukowiec japoński w 2018 roku dostał za to Nagrodę Nobla, za odkrycie procesu autofagi, który jest dla nas zbawienny. My się leczymy głodówką z wielu chorób. Niestety zostało to zamiecione pod dywan. Dlaczego? Bo 24-godzinna głodówka minimum raz w tygodniu daje nam dokładnie takie profity. Jak połowa leków z apteki? Odpowiedź znamy. Dlaczego nie są promowane głodówki? To w takim razie powiedzmy językiem korzyści. Dlaczego warto? Z jakich chorób możemy się wyleczyć? No przede wszystkim nie tylko sama głodówka. Dlatego, że dlaczego my w stylu niskowęglowodanowym, tudzież osoby, które są na stylu keto, tak łatwo wchodzą w głodówki? No właśnie dlatego, że nie jemy węglowodanów. Im więcej jemy węglowodanów, tym częściej czujemy odczucie takiego głodu narkotycznego, bo węglowodany cukier to nic innego jak narkotyk, więc jesteśmy automatycznie na pozycji trudniejszej. Może nie gorszej, trudniejszej, ale choroby metaboliczne, cukrzyca typu 2, połączone ze stylem niskowęglowodanowym, głodówki, mają niesamowitą, niesamowitą korzyść. Insulinoporność, cukrzyca typu 2, ale również choroby takie jak stany depresyjne, jak depresje. W połączeniu oczywiście ze stylem życia keto. Natomiast sama głodówka już nam reguluje insulinę, już nam reguluje glukozę we krwi, co wpływa też na nasze samopoczucie i zdrowie fizyczne i energię, którą mamy. A po jakim czasie możemy zobaczyć takie efekty? Po jakim czasie stosowania głodówek? Czy pierwsza głodówka już będzie lepiej? Nie. Będzie gorzej. <noise> Dlatego, że pierwsza głodówka 24-godzinna najczęściej jest takim podstawowym wywalaniem organizmu, z organizmu toksyn. Najczęściej na, po, na pierwszej głodówce boli nas głowa, czujemy się słabsi, zdekoncentrowani, i wtedy często niektórzy decydują się na niekontynuowanie głodówek, no bo czuje się gorzej. No ale to tak jest. Każda kolejna jest łatwiejsza, więc rezygnacja już po pierwszej blokuje nam wszystko, co najfajniejsze może przyjść z każdą kolejną, każdą kolejną. Nie ma czegoś takiego, że muszę zrobić pół roku głodówek raz w tygodniu i wtedy zacznę się czuć lepiej. To jest zmienna osobnicza. Mhm. czasem po miesiącu, czasem są osoby, które robią raz w tygodniu 48 godzin, a są osoby, które są otyłe, które mają bardzo dużą insulinoporność czy cukrzycę typu 2 i lecą na tak zwanym omadzie one mile day. Czyli e, znam e, znam osobę, która schudła e, 50 kg przez półtora e, roku. Pozdrawiam pszczołę. E, i ona była przez pół roku na omadzie. Czyli jeden posiłek dziennie, czyli 24-godzinna głodówka przez pół roku codziennie. Ale ten jeden posiłek jest gęsto odżywczy, to jest warunek. A to nie jest tak, że yy, powiedzmy, robimy sobie taki 24-godzinny post i później ludzie się najadają w drugi dzień i to jeszcze będzie gorzej? Jeśli mamy uzależnienie od jedzenia stricte, no to jest jeszcze gorzej. Tak. Natomiast wychodzimy z założenia, że mamy do czynienia z osobą która nie jest uzależniona w ogóle od jedzenia. Natomiast yy, można zastosować po to, to jest bardzo ważne, żeby yy, suplementacja była dobrze ułożona, żebyśmy byli dobrze poprowadzeni na przykład przez specjalistę, ale taką 24-godzinną głodówkę warto przygotować spontanicznie pierwszą. Dlatego że budzę się rano i sobie myślę: ok, dzisiaj mam dobry dzień." Mogę zrobić głodówkę. A jeśli ja się przygotowuję, to już jest ryzyko, że ten mój, ta moja ostatnia wieczerza przed, będzie. Oj, najem się na zapas. Nie? Bo ty mówisz y, sytuację z drugiej strony, ale bardzo często dzieje się to na zasadzie, że najem się na zapas, bo 24 godziny nie będę jadła. Nie. Jesz normalną kolację i rano decydujesz, a fajna pogoda. Jest ok, stresów nie mam, bo często miewamy stresy, które przerywają głodówkę, i to jest normalne, i to jest naturalne. Czasem zdarza się, że, że ktoś powie, zaplanowałam głodówkę, ale coś mnie zestresowało, nie wyszło, znów jestem do niczego, znów jest problem. Yy, samoocena po prostu leci w dół. Nie o to chodzi. Jeśli masz stresy, nie głodówka jest dla organizmu już stresorem. Więc nie róbmy mu tego, podwajając, potrajając yy, tę sytuację. Więc robimy głodówkę najczęściej pierwszą spontanicznie, a potem już jakoś leci. Mam pacjentkę, która w zeszłym tygodniu postanowiła ja nie wiem jak to będzie, ale ja spróbuję. Ja spróbuję zrobić 24-godzinną głodówkę i napisała do mnie na WhatsAppie: Słuchaj, ją 26 godzin, lecę dalej. Już w tej chwili wiem, że 48 godzin zrobiła. Mhm. Po prostu. I ona sama powiedziała: Ania, to było tylko w mojej głowie. A głód jest nam atawistycznie potrzebny. Uczucie głodu nie jest niczym złym. To może obalmy też ten mit właśnie, że damy radę najeść się na zapas, bo to, to nie, nie jest prawda. To tak, nie, to tak nie działa. Yy, jeśli będziesz próbowała najeść, i teraz zobacz, jeśli jesteś w stylu wysokowęglowodanowym, jest ziemniaczki, makaronik, yy, yy, chlebek, tak? Płatkie owsiane, płatki jakiekolwiek, śniadaniowe. Jesteś w stanie się najeść na zapas, bo węglowodany tak działają, że zjesz za dużo, zanim dojdzie do mózgu sygnał, że już mam dość, jestem najedzony. W posiłkach białkowo-tłuszczowych jest to proces zupełnie inny. Dostajesz sygnał do mózgu, jadłem się, nie przejesz się takim posiłkiem. Ludzie mogą też mówić: A dobrze, fajnie jej się mówi, ale pewnie nie stosuję. Ty stosujesz głodówki, więc może raz o tym tygodniu Raz w tygodniu. Ja stosuję post religijny. Łączę post religijny z postem zdrowotnym. Dlatego, że jeśli ja mam się zastanawiać, czy ja w piątek mam jeść mięso, czy nie, to ja po prostu nie jem nic. Ale yy, ja jestem z Poznania. Każdy piątek to jest mniej więcej 40 zł w kieszeni. Jeśli yy, policzymy sobie miesięcznie, to już mam wypad na termy. I jak długo już stosujesz? Od kilku lat. Czyli cały czas. Sytuacja bardzo, sytuacja bardzo ciekawa, dlatego że mi nie wolno było robić głodówek. W wieku 19 lat zachorowałam na anoreksję. Leczyłam się około 5 lat. W latach 90. to był duży problem, żeby to zdiagnozować. To była nieznana choroba. I jak już, a już byłam wtedy w trakcie. Yy, Robienia dokumentów dietetyka. Ja dokładnie wiedziałam, co się dzieje, jak powinnam, a jak nie powinnam, ale nie miałam świadomości, że to jest jakaś choroba. I teraz, w momencie, kiedy cały proces terapeutyczny tak wyglądał, że nie wolno mi było robić głodówek. Ja miałam po wyleczeniu, terapeuci mówili mi, że absolutnie nie mogę robić głodówek, bo jestem tak zwaną trzeźwą anorektyczką. Jeśli jem posiłki, jeśli Zrobię sobie głodówkę, to popłynę jak alkoholik. Mhm. I okazało się po przeczytaniu jednej z książek, notabene o uzależnieniach od alkoholu. To jest metoda Easy Way, ale na kara. Ja się uwolniłam od anoreksji. Zrobiłam pierwszą głodówkę. Czytałam książkę o alkoholu, a uwolniłam się od anoreksji. Zrobiłam pierwszą 24-godzinną głodówkę. I poszło. Bez ekscytacji, bo ekscytacja jest równie niebezpieczna jak depresja. Natomiast poszło. I od tego momentu, no, to jest taka energia. Ale czy właśnie osoby chcące zastosować te głodówki powinny się skontaktować z lekarzem? Pewnie nie, bo lekarz powie nie, to jest niezdrowe. Nie ma potrzeby. To jest naturalne, to jest fizjologiczne, to jest nam bardzo potrzebne. Więc jeśli teraz, po nagraniu, stwierdzisz... Kurczę, zrobię sobie 24-godzinną głodówkę, zrób to. Mhm. Zobaczysz, jak się poczujesz. Po pierwszej, drugiej, trzeciej ważne, żeby pić wodę z solą, żeby uzupełniać elektrolity, to jest bardzo istotne. Sól jaka? Kłodawska lub himalajska jest, jest bardzo dobra. Ja stawiam na kłodawską, bo to jest nasza. Mhm. E, himalajska może mieć zanieczyszczenia transportowe, a kłodawska jest u nas. Na miejsce. A jak na przykład z kawą, z herbatą, to można pić w czasie głodówki? Można. Typowa głodówka, taka stuprocentowa, jest tylko na wodzie. Natomiast jeśli pijemy kawę, herbatę lub wodę, to i tak jesteśmy do przodu, o to, że nie jemy posiłków. Kawa z mlekiem już nie, kawa z tłuszczem już też nie, nie wchodzi w grę, bo przerywa post, ale wszystko co kawa, herbata, woda. Jest ok, jeśli chodzi o stosowanie postów. Możemy pociągnąć do 48 godzin. Ja robię też takie wyjazdy do lasu, gdzie nie korzystamy z telefonu, nie korzystamy z social mediów i nie jemy przez 72 godziny. Ale wyżywienie w cenie. A co przerywa post jeszcze? Powiedziałaś, że na to kawa z mlekiem. No, oczywiście, jak sięgniemy po bułkę, po coś, no to wiadomo, post trzyma. Tak, jestem, jestem administratorem na jednej z grup niskowęglowodanowych, i pytanie pod tytułem, co przerywa post, pojawia się średnio dwa razy w tygodniu. I ja za każdym razem odpowiadam na te pytania i zawsze będzie to zależy. Od czego, od czego ty zaczynasz? Bo teraz, jeśli jesteś osobą, dla której kompletnie nie do pojęcia jest, żeby zrobić post 24-godzinny, bo jadłaś przez 16 godzin na dobę, to dla ciebie będzie skracanie coraz mniejsze ilości takiego okienka żywieniowego właśnie Intermittent Fasting, czyli 16 godzin niejem, 8 godzin mam okno żywieniowe. To jest moje Kilimanjaro, czyli to jest mój taki, taki, taki cel, do którego chcę dążyć, a potem można sobie skracać um, te godziny. Natomiast y, można zrobić sobie od razu 24 godzinny post i zastosować na przykład kawę z tłuszczem, która przerwie post. Ale to nie ma w tym momencie najmniejszego znaczenia, bo ty się uczysz niejedzenia, a dostarczasz energii w postaci tłuszczu. Więc w tym momencie istotne jest przerwanie procesu jedzenia, uczenia mózgu, że nie je, a dopiero w dalszym etapie, po kilku kolejnych godówkach, jak już się przyzwyczaisz, jak już się oswoisz, wtedy odstawiamy wszelkiego rodzaju tłuszcze. Białka i wszystko, co jest pożywieniem. I pada pytanie, czy guma do rzucia przerywa post? Jeśli już jesteś na takim prawdziwym poście yy, 24-48 czy 72-godzinnym, tak, guma do rzucia przerywa post, dlatego że włączają się enzymy trawienne. Lepiej tego nie robić. Suplementy diety. Czy przerywają post, czy nie? Sprawa dyskusyjna, dlatego że jeśli masz w organizmie duże niedobory no to oczywistym jest, że suplementy będziesz brać. Nawet jeśli teoretycznie one przerywają post. Jeśli chcesz sobie zrobić taki fajny, stuprocentowy post, to doprowadzasz organizm do optimum, robisz sobie badania krwi, jest wszystko super, no to wtedy tak, wtedy robimy sobie 24-godzinny post, odrzucamy wszystkie suplementy danego dnia. Czyli nie przygotowujemy się, tylko się budzimy, tak dzisiaj robię sobie głodówkę. Mhm. I to najlepiej wychodzi, dlatego że, po pierwsze, nie przejadasz się po, yy, wcześniej, po drugie, sam fakt, i tu wchodzi tak zwany trening uważności. Jeśli my zrobimy trening uważności, jemy jakikolwiek posiłek w skupieniu, na YouTubie zresztą zrobiłam film na temat treningu uważności, natomiast jeśli skupisz się na posiłku, jesz go w spokoju, jest szansa, że nie rzucisz jak ten lew po 24 godzinach czy po 48 na posiłek, ale gwarantuję Ci, że y, im dłużej będziesz y, kontynuować, być może już pierwszy taki post zakończy się tym, że kurczę, mijają 24 godziny, a tak naprawdę ja myślałam, że będę jadła tink ze ściany. Nie jestem głodna. Okej, okay, no może troszkę, coś mi tam łechce y, w, w żołądku, ale jest okej, okay. po prostu siadam do posiłku. Chyba, że ktoś miał zaburzenia... Y, Hormonów grelina-leptyna, odpowiedzialne za uczucie sytości i głodu, no to wtedy już są problemy. To już, ale to już są zaburzenia. Aby być na bieżąco, kliknij, subskrybuj i dzwoneczek.